Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na drugiej edycji Nagrody imienia Jerzego Turowicza. Ponieważ już właściwie powiedziałem to, co miałem powiedzieć dzięki filmowi z edycji pierwszej, więc przypomnę tylko, że nagroda została powołana przez Fundację Jerzego Turowicza, powstałą po obchodach setnej rocznicy urodzin redaktora i że powołała tę nagrodę Rada Fundacji, natomiast w skład kapituły, która nagrodę przyznaje, wchodzą, posłużę się jednak ściągą, żeby kogoś ze zdenerwowania nie opuścić, Teresa Bogucka, Józefa Hennelowa, Dominika Kozłowska obecna na sali, Tomasz Cys obecny również, Tomasz Fiałkowski, Marcin Król obecny jak zwykle wirtualnie, Jarosław Makowski, Wawrzyniec Smoczyński, który jest wśród nas i Adam Szostkiewicz, który już dziś raz zabrał głos podczas filmu. A teraz poproszę panią Elżbietę Jogałę, córkę Jerzego Turowicza i członkinię Rady Fundacji Jerzego Turowicza, o przedstawienie werdyktu jury. Dzień dobry Państwu. Ja raz jeszcze robiłam to w zeszłym roku, ale być może nie wszyscy tu byli, więc chciałam przedstawić statuetkę najpierw. Statuetka nagrody imienia Jerzego Turowicza nawiązuje do stosów gazet zalegających mieszkanie na Lenartowicza 3, na których często siadali goście, zwłaszcza gdy było ich więcej i brakowało krzeseł. Gazet przybywało, były takie drążone korytarze między stosami książek i gazet. Ojciec czytał kilkadziesiąt tytułów czasopism i dzienników polskich i zagranicznych, a na makulaturę wyrzucał je bardzo niechętnie, z wielkim oporem, nieczęsto i wyłącznie te, z których on już zrobił wycinki. Statuetkę zaprojektował i wykonał Maciej Plewiński, tu obecny. A zrobił to tym lepiej, że przez całe lata mieszkał z nami na Lenartowicza we wspólnym mieszkaniu i te stosy gazet były dla niego czymś codziennym i zwyczajnym. Ten stos gazet umieszczony jest na kawałku klepki dębowej, autentycznej klepki z mieszkania moich rodziców przy ulicy Lenartowicza 3, mieszkania 10. Po prostu nowa lokatorka zmieniała podłogę i czujność naszych przyjaciół Joanny i Stefana Chłopickich sprawiła, że staliśmy się posiadaczami tych klepek. Wobec czego myślę, że w jakiś sposób to jest związane z tym miejscem i poza wszystkim sądzę, że statuetka ta będzie stanowić znakomity przycisk do papierów na biurku laureata. W zeszłorocznej statuetce, jeszcze chcę dodać, nie umieściliśmy ani daty, ani nazwiska laureata, wobec czego dzisiaj w którymś momencie wieczoru będzie nastąpiło uzupełnienie tej statuetki zeszłorocznej o nazwisko laureatki, którą Państwo tu widzieli na filmie. A teraz do rzeczy. Z wielką radością wręczam przyznaną po raz drugi nagrodę imienia Jerzego Turowicza za rok 2014 znakomitemu historykowi Marcinowi Zarembie, którego tu poproszę. Za jego książkę Wielka Trwoga, Polska 1944-47, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak.
Książka ta pokazuje straszny czas Polski pod koniec wojny i w pierwszych latach po jej zakończeniu. Krajobraz po bitwie naznaczony lękiem i trwogą. Dla mnie osobiście największą jej wartością jest pokazanie tego, co dzieje się z ludźmi w strasznych, długotrwałych warunkach wojny i zagrożenia. I właśnie aspekt socjologiczny sprawia, że książka wykracza poza suchą relację historyka. To zarażenie strachem daje przerażające efekty. Sądzę, że wybór kapituły doskonale wpisuje się w myśl mojego ojca, który w numerze 10 Tygodnika Powszechnego z 9 marca 1947 pisał a propos wydanego właśnie tomu opowiadań Jana Józefa Szczepańskiego Buty. Tu cytat. Legenda nie powinna przesłaniać prawdy, nie jest lekarstwem na zło milczenie o nim. Zło moralne, które w noweli Buty pokazuje Szczepański, jest w najwyższym stopniu odrażające, a pokazuje on je nie tylko dla dania pełnego obrazu pewnych spraw zbyt nieraz jednostronnie przedstawianych, ale stawia problem. Oto w wojennych warunkach ludzie zarażają się śmiercią. Tracą poczucie wartości życia ludzkiego, gotowi są, nie zdając sobie sprawy z całej moralnej tego ohydy, poświęcić cudze życie z jak najbłahszych pobudek dla znikomych korzyści. I Szczepański, pokazując to zło, woła o ratunek, o jakąś terapię. Problem Szczepańskiego nie nadaje się do przemilczania, ale właśnie do gruntowniejszej analizy. Tym bardziej, że zarażenie śmiercią trwa zawsze dłużej niż działania wojenne i dziś można by wiele objawów tej strasznej zarazy zaobserwować. Jest jedna tylko droga do uodpornienia przeciw zarazie oraz leczenia już zarażonych śmiercią. Wychowanie w duchu personalizmu, w duchu poszanowania wysokiej godności każdego człowieka, przeświadczeniu, że osoba ludzka jest wartością, wprawdzie nie najwyższą w jakiejś bezwzględnej hierarchii dóbr, niemniej jednak niesłychanie wysoką, że człowiek w całej swej jednorazowości i niepowtarzalności, w całej swej nieodgadnionej potencjalności jest w gruncie rzeczy jedynym prawdziwym bogactwem świata. Koniec cytatu. Gratuluję serdecznie tej nie pierwszej już nagrody dla tej wybitnej książki i podziwiam prawdziwie benedyktyńską pracę autora. Wszystkiego dobrego. Ja mam nadzieję, że tu będzie też umieszczone imię i nazwisko laureata. Teraz bardzo poproszę pana profesora Marcina Kulę o wygłoszenie laudacji dla naszego laureata. Proszę państwa, ja nie wiem, czy to będzie laudacja w moim wykonaniu. Ja chcę powiedzieć, dlaczego ja, jako osoba bliska laureatowi, jestem zadowolony, że on tę nagrodę dostał. Ja rozumiem, że za chwilę laureat sam powie, dlaczego jest zadowolony, ale pozwólcie państwo, że ja powiem, dlaczego ja jestem zadowolony. Otóż moja radość płynie z kilku przyczyn. Po pierwsze dlatego, że jest to nagroda związana z Tygodnikiem Powszechnym i, co oczywiste, nazwiskiem redaktora Turowicza. Tygodnik Powszechny był w moim domu, w domu moich rodziców, ludzi niewierzących, obecny od bardzo dawna. Rodzice załatwili, że tak powiem, no, poprosili o wstawiennictwo, żeby móc załatwić prenumeraty tygodnika właśnie pana Jerzego Turowicza. Przypominam, że w PRL nakład tygodnika był limitowany i to wcale nie było takie proste. I od czasu, jak redaktor Turowicz umożliwił im zaprenumerowanie tego, tygodnik był u nas w domu zawsze. Ja tą prenumeratę po rodzicach przejąłem. Codziennie dostaję nowy numer, z czego się bardzo cieszę. Czasem nawet czytam. Drugi powód, dla którego jestem zadowolony, to to, że nagradzany jest wciąż jeszcze młody, dobry i oryginalny badacz, a promowanie takich niestety nie jest cechą środowiska polskich nauk humanistycznych, przynajmniej w zakresie, w jakim ja to środowisko widzę.
Niepokojąco często widziałem marne bądź wręcz złe wyniki głosowań nad kandydatami, którzy z mojego punktu widzenia byli właśnie przyszłościowi. Poparcie zaś takich ludzi, a nie głupie ministerialne punkty, zdecyduje o przyszłości polskiej nauki. Establishment nauki musi zrozumieć, że studiowanie i uprawianie nauki przez składanie do głów tych samych, jak to się teraz mówi, produktów edukacyjnych, tych samych od Hrubieszowa lub w lepszym wypadku od Kijowa do Cabo da Roca, każdego z produktów wycenionego na ileś tam punktów prowadzi tylko do McDonaldyzacji nauki przy pełnym szacunku dla tej skądinąd pożytecznej firmy. Trawestując Montaigne'a powiem, że student czy doktorant, trawestuje Montaigne'a, nie jest naczyniem, które się wypełnia, ale ogniem, które się roznieca. Środowisko musi zrozumieć, że trzeba popierać młodych ludzi oryginalnych, twórczych, ciekawych świata na tyle, że niekoniecznie specjalizujących się w jednej dziedzinie i niekoniecznie spędzających pół życia wyłącznie na grzebaniu w papierach, ale czasem też spędzających czas na myśleniu. Ponieważ ze zrozumieniem tego jest w moim przekonaniu marnie, tym bardziej cieszę się, że istnieją takie nagrody jak ta i jury, które popierają pracę taka jak dziś nagrodzona. Kolejny powód, dla którego cieszę się, to jest ten, że nagradzany jest mój uczeń. Przy zachowaniu wszystkich proporcji czuję się w tej chwili, jak zapewne czuł się kardynał Wyszyński, gdy jego uczeń został wybrany na tron papieski. Jeżeli ktoś przypadkiem uznał to porównanie za przesadne, to zgadzam się, było przesadne, znam proporcje. I mam przedstawić ucznia i jego dzieło. No więc co robi historyk, gdy ma powiedzieć parę słów o jakiejś osobie, nawet o osobie bliskiej? Najpierw oczywiście sięga do Google'a, a potem do teczek. Nie, proszę się nie niepokoić, nie do teczek IPN-u. Do tych zajrzałem raz, do teczki, do materiałów dotyczących mojej osoby i moich rodziców. No i nie wiedziałem potem, czy się śmiać, czy płakać. Ja zajrzałem do teczek lepszych, moich własnych, o studentach. Są naprawdę treściwsze niż tamte. I pozwolę sobie Państwu przeczytać parę fragmentów opinii, które z biegiem lat pisałem o dzisiejszym laureacie. Opinia pisana w dzień po egzaminie magisterskim, znaczy w 1992 roku. Pana Marcina Zarembę znam od roku 1988, kiedy to zgłosił się poprzedzony dobrą opinią z ćwiczeń na moje seminarium magisterskie. Od tego czasu mam o nim nieprzerwanie jak najlepsze wrażenie. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że pan Zaremba reprezentuje zarówno dużą pracowitość, jak zdolności i szerokie horyzonty. Tam pomijam kawałek, no muszę pomijać. W zakończeniu pragnę także podkreślić, że pan Zaremba zdaje się być człowiekiem zaradnym i chodzącym po ziemi, potrafiącym zorganizować sobie życie z finansową jego stroną włącznie. Umiejętność dorobienia umacnia jego kwalifikacje jako potencjalnego pracownika naukowego. Pozwala rokować, że nie załamie się w krótkim czasie pod wpływem ograniczonej wielkości pensji. Dalej, opinia z 1995 roku. Nie wątpię, że Zaremba stanie się dojrzałym pracownikiem naukowym. Przemawiają za tym zarówno jego walory osobiste, jak i rzadka specjalizacja na pograniczu dwóch dyscyplin. Dziś cała organizacja nauki niezbyt sprzyja łączeniu dziedzin wiedzy, a właśnie owo łączenie ma przyszłość. I moja opinia z 2009 roku, jej końcówka właściwie. Doktora Marcina Zarembę uważam za jednego z najwybitniejszych wśród naszych koleżanek i kolegów. Cieszę się, że w tych wszystkich opiniach nie pomyliłem się. Pan Marcin Zaremba zrobił doktorat w 2000 roku. Książka, która się ukazała, nosiła tytuł Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce. Miała dwa wydania nakładem wydawnictwa Trio, miała tłumaczenie niemieckie i uzyskała co najmniej trzy nagrody, znaczy Ministerstwa Kultury, Polityki i Nagrodę Clio. Być może jakąś, być może jakieś zapomniałem.
Habilitację pan Marcin Zaremba zrobił w 2013 roku na podstawie książki dziś nagradzanej. I teraz jeszcze parę słów, pozwólcie państwo, o tej właśnie książce. 60 lat po wojnie Marcin Zaremba przyjrzał się, jak naród przez kilka lat marzący o końcu wojny wszedł w okres powojenny. Niektórzy z nas te lata pamiętają. Sam jeszcze pamiętam Szaber we Wrocławiu, gdzie mnie akurat tam jako małe dziecko oczywiście los rzucił na jakiś czas. Pamiętam na warszawskim Żoliborzu napisy na murach min niet. Do dziś o tym wszystkim dużo napisano. Zaremba jest także pierwszym, a jeśli nawet nie pierwszym, to jednym z nielicznych, który przyjrzał się latom 44-47 wszechstronnie i z punktu widzenia przeciętnych ludzi, także z punktu widzenia najpowszechniejszych zjawisk ich dotyczących. No i dominującym akcentem zarysowanym przez nią obrazie nie jest ani entuzjazm odbudowy Warszawy, ani entuzjazm do dalszej walki o niepodległość, ale, że tak powiem, po prostu strach. Strach poniekąd przed wszystkim, równie dobrze i na dobrym miejscu przed żołnierzami radzieckimi, jak przed napadami, w których zacierało się kto i w imię czego napada, przed zaminowaniem obiektów i terenów, przed chorobami, przed dokwaterowywaniem obcych ludzi do mieszkań. Strach związany z bezpośrednio powojenną, beznadziejnie przeprowadzoną wymianą pieniędzy, o której dziś już nawet prawie nikt nie pamięta. Strach o los Kościoła, strach przed Żydami jakoby porywającymi chrześcijańskie dzieci i przed Ukraińcami, a z drugiej strony strach Żydów napotykających wrogość po 5 latach Gehenny i pewno też, tylko o tym po prostu mniej wiemy, strach Ukraińców lub Białorusinów, również strach Niemców. Wszystkie owe strachy i niepokoje składały się na tytułowe zjawisko wielkiej trwogi. Książka jest znakomita zawodowo. Z punktu widzenia stopnia wykorzystania źródeł zaspokoi wymagania nawet tych kolegów, którzy przerabianie archiwów uważają za jedyne zajęcie godne historyka. Jednocześnie w znanym dylemacie, czy siedzieć i czytać źródła, czy myśleć, pytać i rozwijać wysunięte koncepcje, autor odpowiedział, należy robić jedno i drugie. Drugą podstawową zaletą recenzowanego opracowania jest szerokość prowadzonej analizy oraz jej wysoki poziom intelektualny. Ponieważ autor zarysowuje anatomię strachu tej epoki oraz rozważa jego typy i przyczyny, musi wejść równie dobrze w historię polityczną, kryminalną, ekonomiczną, dzieje stosunków międzyetnicznych na danym terenie, jak i w wiele dalszych spraw. Mało kto umie tak szeroko poruszać się w historii i mało kto ma po temu kompetencje. Nagrodzona została książka, która jest cennym przykładem łączenia historii i socjologii, jedna z czołowych pozycji niestety opornie zakorzeniającej się wśród polskich historyków socjologii historycznej. Będzie pewno też istotna dla antropologii historycznej, tak pomyślnie i nie ukrywam ku mojej pewnej zazdrości rozwijanej przez kolegów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagradzana jest książka, której autor chce rozpoznać rzeczywistość i rozszerzyć naszą wiedzę o człowieku przez przyjrzenie się tytułowemu zagadnieniu, a nie ubierający się w togę samozwańczego sędziego. Obca jest autorowi postawa niewyżytego prokuratora, a z doświadczenia historycznego wie, że ludzka sprawiedliwość jest często za słaba dla wymierzenia sprawiedliwości w wypadku win niebędących oczywistymi zbrodniami i tym bardziej w wypadku win zbiorowych. Nagradzana jest książka, która da się czytać, co jest też rzadkie w ramach kanonu naszej historiografii. Proszę państwa, zachwaliłem tak, jak potrafiłem. Dziękuję bardzo. Poproszę jeszcze na scenę szefa wydawnictwa Znak, wydawcy książki, Henryka Woźniakowskiego. Ja mam nadzieję, że po tych wspaniałych laudacjach państwo nie spodziewają się po mnie długich przemówień, więc ja oczywiście gratuluję autorowi przede wszystkim tej jakże zasłużonej nagrody i nie pierwszej, bo jak tutaj już wspomniano, jak Elżbieta Jogołowa wspomniała, ta książka była już nagradzana, otrzymała Nagrodę Polityki, a przede wszystkim Nagrodę Kazimierza Moczarskiego, była nominowana do innych nagród, jeszcze do Jana Długosza między innymi, jeszcze do jakichś nagród była nominowana.
Więc to są wspaniałe laury kolejne. No, ja się śladem pana profesora Marcina Kuli też będę się cieszył oczywiście z tego. Dziękuję też panu profesorowi za tę wspaniałą laudację, która ma też swój wymiar marketingowy. Dla wydawcy to jest nieobojętne, prawda? To grono, które posiada zasobne portfele, jeżeli jeszcze nie nabyło książki, to przecież na pewno tego dokona. Tutaj chyba nie dlatego, że ta nagroda była tajemnicą, w związku z tym nie mógł się tutaj pojawić nikt chyba z książkami. Natomiast w księgarnie obfitują w to dzieło. Dlaczego się cieszę? Dlatego, że bardzo się zmartwiłem, że Joanna Ronikierowa, oczywiście nie z tego, że dostała nagrodę Turowicza, ale z tego, że nie wydała tej książki w znaku, prawda? A teraz mogę się, tych zmartwień już mogę spokojnie nie mieć i cieszę się bardzo, że w drugiej edycji właśnie nagroda imienia Jerzego Turowicza została przyznana książce wydanej przez znak. To mnie się wydaje bardzo w porządku, prawda? W pierwszej też byłoby nieźle, no ale trudno, nie można mieć wszystkiego, jak mówią nasi redaktorzy. No i cieszę się też z tego, że książka, która, no właśnie, też o tym tutaj ten wątek się pojawił, że to jest książka, która opisuje ten straszny czas, w którym Jerzy Turowicz budował, prawda, zakładał pismo, zakładał coś, co istnieje do tej pory i co przyniosło jakieś niezwykłe i ogromne przecież i wszechstronne owoce. Czas, który właściwie pokazuje się w tej książce w dużej mierze czasem straszliwej destrukcji właśnie i takiego zniszczenia. No i wreszcie dlatego, że ta książka no, pokazuje, w jak wspaniałych czasach my żyjemy dzisiaj, między innymi właśnie dzięki Jerzemu Turowiczowi i jak inne, jak małe w gruncie rzeczy są nasze strachy i lęki dzisiejsze, które przecież nam też towarzyszą, ale jak są inne i różne i małe w porównaniu z tym, co przeżywali ludzie czasu tak niedawnego, a tak wydaje się, czytając tę książkę, jednak nieprawdopodobnie odległego, ale jednak bardzo niedawnego. Więc też jest w tym jakaś przestroga, jak w każdej naprawdę dobrej książce historycznej. Dziękuję bardzo jeszcze raz autorowi i wszystkim, w których ręku ta nagroda się znajduje, czyli przede wszystkim jury, rodzinie Jerzego Turowicza, fundacji i jeszcze Mandze i tak dalej. Dziękuję bardzo. Mandze, która nas gości po raz drugi, to ja powinienem był podziękować, no ale czy nie to teraz. A w tej chwili czeka Państwa jeszcze mały happening. Poproszę tutaj laureatkę ubiegłoroczną, panią Joannę Olczak-Ronikier oraz Macieja Plewińskiego, twórcę statuetki. Tak, tak, ale to może, no, wejdź. I uzupełnimy na oczach publiczności brak, czyli tę tabliczkę z nazwiskiem, której do tej pory nie było. Maciej Plewiński musi narzędzia przygotować. To już potem. Tak. Proszę Państwa, na tym kończymy część oficjalną, ale jeszcze dziękuję laureat. Rozumiem, że zaraz ma być wino, więc mi trochę głupio przeciągać, albo, przepraszam, koncert. Szanowne jury, szanowni państwo, szanowni koledzy, koleżanki, czuję się bardzo zaszczycony, że dostałem tą nagrodę, że jestem tutaj,
w Krakowie, że jestem z wami. Jestem wzruszony i zdziwiony także. Zdziwiony tym, że usłyszałem, że moja książka to dzieło. Jak ją pisałem, wcale nie myślałem w tych kategoriach o niej. A raczej w kategoriach jakichś niedobrych, złych. To miała być habilitacja. Zdziwiony jestem także, że padło, że jestem młody i pracowity. Proszę mi wierzyć, wiem, o czym mówię, ta książka jest o emocjach. Rok temu korespondowałem z Michałem Okońskim, redaktorem Tygodnika Powszechnego, na temat mojego tekstu Jabłka i jabłonie, przysięgam Państwu, nie dotyczył sadownictwa. Dotyczył złej i głupiej książki, której tytułu nie chcę wymieniać. Pan redaktor Okoński zwrócił mi uwagę na małą literówkę. Odpisałem mu w mailu, że jest czujny jak ZMP. On mi odpowiedział w kolejnym, że jest twardy jak Roman Bratny. Gdybyśmy tak sobie dłużej korespondowali, może bardziej poważnych rejestrach, to pewnie by padło także to, że można być otwartym, empatycznym, rozumiejącym jak Jerzy Turowicz. Kategoria rozumienia w nauce, kategoria Verstehen, nie jest oczywiście nowa. Pisał o niej Wilhelm Dilthey, Karl Jaspers pisał o psychologii rozumiejącej. Najsłynniejsze jest określenie Maxa Webera o socjologii rozumiejącej, czyli takiej socjologii, która zwraca uwagę na kontekst. Także na kontekst historyczny wydarzeń czy zdarzeń socjologicznych. Taką książkę chciałem napisać. Chciałem napisać książkę, która nie będzie osądzać, która nie będzie, że autor nie będzie wchodził w rolę sędziego, prokuratora. Że będzie że czytający będzie mógł zrozumieć, co się wydarzyło. Nie chodzi tutaj o usprawiedliwienie. Zwrócono tutaj uwagę, że w tym powojennym czasie wydarzyło się wiele zła. To był rzeczywiście także okropny czas. Zła wobec polskich Ukraińców, Niemców, Białorusinów, przede wszystkim chyba najbardziej znany kazus polskich Żydów. W żadnym miejscu tej swojej książki, której nie nazywam dziełem, nie neguję istnienia antysemityzmu. W wielu miejscach zgadzam się z Janem Tomaszem Grossem. Uważałem jednak, że trzeba znaleźć nowe klucze do zrozumienia tego, co się działo po wojnie. Polacy wychodzą z tej wojny z bagażem złych doświadczeń, z lękiem i ze strachem. I ta wojna nie kończy się dla nich dobrze, w tym sensie także, że spotykają ich nowe niebezpieczeństwa, nowe zagrożenia. Jak pisał jeden z pamiętnikarzy, 1 stycznia 1946 roku skończył się kolejny rok wojny. W literaturze funkcjonuje obraz przeszłości, przynajmniej ten do 89, tego okresu, no taki słodki, dobry, malowany w jasnych barwach. Najlepszym skrótem dla tej wizji przeszłości, okresu powojennego, to jest cały naród buduje swoją stolicę. Rzeczywiście, Polacy także odczuwali radość, szczęście z tego, że spotkali krewnego, którego nie widzieli od 6 lat, czy dlatego, że wstawili szybę w oknie. Ale jest to też czas złych emocji, złych doświadczeń, o których chciałem napisać. Każda epoka tworzy obraz przeszłości na własne podobieństwo.
Obecnie to, co pisze się, co powstaje na temat niedawnej polskiej przeszłości, jest strasznie spolityzowane. Chciałem także napisać historię, która będzie historią społeczną, która będzie oddawała to, co cesarskie, czyli będzie pisała i o polityce, i o strachu politycznym, terrorze, ale także o tych doświadczeniach, które jakby, o których zapominamy, których nie pamiętamy, które jakoś nam wymykają się. Szanowni Państwo, chciałem Państwu, jury i Państwu tu obecnym, a także Marcinowi Kuli, moim kolegom z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, a także przyjaciołom z Instytutu Studiów Politycznych, bardzo podziękować za pomoc i za tą nagrodę. Dziękuję bardzo. No, teraz już naprawdę koniec części oficjalnej. Panie, panowie, prosiłbym mimo wszystko o chwilę powagi. Przed nami część artystyczna, która jest niestety nie do uniknięcia. Jerzy Andrzejewski, niektórym z Państwa to nazwisko obiło się o uszy. Jerzy Andrzejewski, jeden z bardzo cenionych przez Jerzego Turowicza prozaików, napisał był w słynnej swojej powieści Popiół i diament taką oto scenę. Tuż przed bankietem do pani pełniącej godność babci klozetowej zwraca się jeden z zupełnie nieistotnych bohaterów z następującym pytaniem. Jak tam pani Jurgieluszka, żygał już kto? Odpowiedź brzmi, ale gdzie ta, teraz mowy idą. Ta symboliczna i kluczowa do tej powieści scena znalazła się także w wielkim, cudownym, wspaniałym filmie Andrzeja Wajdy. Ale my jesteśmy niestety w sytuacji podobnej. Jesteśmy tuż po części oficjalnej, a przed bankietem, na który czekamy wszyscy. Część oficjalna jest wtedy nieunikniona. Aby nie straszyć Państwa dłużej, powiem, że do tej części artystycznej jesteśmy przygotowani aż za dobrze. To jest znany artystom i sportowcom moment, kiedy mamy za dużo czasu na przygotowanie się do tego jednego skoku, tego jednego występu i, że tak powiem, przedabrzamy sprawę. Ja o tym, że będę występował dzisiaj na tej scenie, dowiedziałem się za niemal równy kwadrans, upłynie równe 3 godziny od chwili, kiedy wiem, że będę występował i że mam coś napisać. Artysta, który będzie główną atrakcją części artystycznej, wielki, wspaniały artysta, wie o tym właściwie od zawsze. Bo
prosiłem państwa o chwilę powagi. Bo właśnie jeszcze wczesnym, podkreślam, wczesnym przedpołudniem dziwny, anonimowy, tajemniczy rozmówca nazwiskiem Magdalena Smoczyńska zwrócił się do niego z następującym tekstem. Grzesiu, gdybyś dzisiaj gdzieś tak koło 9 przechodził koło mangi i miał przy sobie oczywiście fortepian, to byłoby fajnie, żebyś wszedł i coś zaśpiewał, bronio cię zapowie, będzie kapitalnie. Więc my jesteśmy świetnie przygotowani do części artystycznej. I właśnie ten nadmiar czasu, który mieliśmy, źle wpłynął na nasze przygotowanie, bo my nie tylko mamy wszystkie nasze improwizacje przećwiczone, my je mamy oćwiczone, zaćwiczone na śmierć niemalże. Przed chwilą Jasia Ronikier, którą mówię za siebie, uwielbiam, otrzymała wreszcie, to wiele mówi o organizatorach i fundacji Jerzego Turowicza, do której mam zaszczyt należeć. Otrzymała wreszcie statuetkę, no już kończę, no co się gapisz, tak? No. We właściwej postaci. Chcieliśmy uczcić to, mieliśmy na napisanie tego wiele czasu jednak, no, ponad 2 godziny w sumie. I zadziwiająco skromnej, smukłej, by tak rzec, literatury przedmiotu na ten fundamentalny jednak temat, jakim jest wkręcanie śrubki. Odkryliśmy, że literatura ta jest szokująco uboga. I właściwie jedynym tekstem, który wszyscy znamy, jest wiadoma pieśń Ja ci wkręcę śrubkę w radio, o Leokadio. Chcieliśmy z artystą, który za chwilę wystąpi, chcieliśmy użyć tej pieśni, ale okazało się, że to jest niemożliwe. A jest to niemożliwe z tej przyczyny, że Joanna Ronikier nie jest Leokadią. I powiedzieć, że Joanna Ronikier nie jest Leokadią, to jest w ogóle nic nie powiedzieć. Bo Joanna Ronikier tak bardzo, tak intensywnie, tak namiętnie, tak radykalnie, tak rygorystycznie nie jest Leokadią, że każdy z nas, komu się zdaje, że nie jest Leokadią, w porównaniu z Joanną Ronikier, no właśnie jest Leokadią. No. I jak tak patrzę tutaj po scenie, widzę mniej więcej do drugiego rzędu, no to redaktor Fiałkowski, który na pierwszy rzut oka nie jest Leokadią, no. W porównaniu z Joanną Ronikier jest Leokadią. No jej niebycie Leokadią jest czymś absolutnie fundamentalnym i niezwykłym. W związku z czym ta pieśń nie była do wykorzystania. Ja ci wkręcę i tak dalej, Leokadio. Nie była do wykorzystania też z jeszcze jednej przyczyny, tej mianowicie, że ta pieśń o Leokadii, którą absolutnie, pod żadnym względem nie jest Joanna Ronikier, ta pieśń jest wyjątkowo nieprzyzwoita. Ona ocieka nieprzyzwoitością, lubieżnością, wyuzdaniem. I w związku z tym musieliśmy popełnić, a mieliśmy na to kupę czasu, no, ponad 2 godziny, musieliśmy popełnić pieśń zupełnie nową. Nasz kolejny hołd dla Joanny Ronikier, którą nieustannie kochamy. I teraz pozwolimy sobie ją wykonać. Aha, Grzesiu, przepraszam bardzo, przepraszam, bo ty miałeś wejść, jak ja cię zapowiem. Więc żeby państwa dłużej nie straszyć, mieliśmy to przygotowane, ale z pewnych względów, że tak powiem, niesłychanie trudno jest nam się trzymać scenariusza. By państwa nie straszyć, chciałem dodać, że część artystyczną wypełni jeden, ale za to wybitny, znakomity, cudowny, znany, kochany i wlibiony przez wszystkich jeden artysta. Grzegorz Turnał. Thank you.
Oryginalna. Śpiewasz też? Nie. No nie no, nie chciałeś, żebym śpiewał. Ja ci śrubkę wkręcę w klepkę i gdzie chcesz wetknę. Wkręcę śrubkę ci, Joasiu, gdzie tylko da się. Następna zwrotka niestety jest mówiona, ponieważ niektóre osoby powiedziały, że one nie będą w związku z moim moją niemożliwością opanowania w sensie muzycznym tej frazy, że one nie będą wykorzystywać porządnego fortepianu do takich bredni i ja muszę to powiedzieć. Cztery. Przepraszam bardzo, ja ci nie przerywałem. Choć mnie bijesz, krzyczysz wciąż, nie pij. Ja cię wielbię, boś tego warta. Mnie, Joasiu, brak piątej klepki. Ty, Joasiu, masz cały parkiet. Ja ci śrubkę wkręcę w klepkę i gdzie chcesz wetknę. Kręcę śrubkę ci, Joasiu. On to napisał, bardzo przepraszam. Gdzie tylko da się. Uwielbienia chcę dać ci próbkę. Z tobą uciekłbym na Gwadelupkę. Ostatecznie wkręcę ci śrubkę, bo bez śrubki smutno. Ja ci śrubkę w klepkę i gdzie chcesz wetknę. Ja ci śrubkę, albo tak, wkręcę śrubkę. Ci, Joanno, w samo kolanno. Albo na przykład, ja ci śrubkę i etc. Nie, nie, tego nie można. To absolutnie. Są przedstawiciele duchowieństwa, są damy, młodzież na stole. No dobrze. Z grubsza. Żeby motyw klepki, państwo widzieli, że tutaj, bo właśnie Jan Ronikier był wkręcany w klepkę. Prosiłbym niektóre osoby, nie chcę wymieniać nazwisk, na przykład Katarzyna Zimmerer, żeby się zachowywały przyzwoicie i zachowały chociażby rodzinną lojalność. Wtedy państwo widzieli, że to było wkręcanie, pan Plewiński wkręcał w klepkę tę śrubkę, ale to nie jest zwykła klepka. I tej klepce chcieliśmy poświęcić kolejną pieśń. To jest pieśń tradycyjna, staropolska pieśń z muzyką Grzegorza Turnała, z moimi słowami, a więc w sensie ścisłym jest to pieśń dziadowska. Rodaku, prawdy wysłuchaj, co dosyć przykra dla ucha, że lud nam w dobrobycie skretyniał, zmalał, zdziczał. Nie myśli je i chłopce, dekalog waży selekce. Aż kilka znanych dość osób na taki wzięło się sposób. U Turowicza parkiet rękami cały zdarli. I choć lud za bardzo nie chce, to mu rozdają po klepce. Narodzie bez piątej klepki, choć spróbuj żyć troszki lepiej, a jak bałagan masz w głowie, stańże na mocnej podłodze. Ten parkiet od Turowicza mądrości sił nam użycza. Więc nie trać, ojczyzno, ducha i morał z pieśni wysłuchaj. Ta klepka od Turowicza to ta, co brak nam jej dzisiaj. Tak bardzo brak nam jej dzisiaj. Bardzo nam brak Turowicza.
bardzo nam brak Turowicza. Panie, panowie, i teraz pieśń, którą chcieliśmy zadedykować panu Jerzemu Turowiczowi, którego i my, i wszyscy tutaj zapewne, nawet jeśli o tym nie wiemy, jesteśmy dłużnikami. Duch tamtej epoki to był duch Jerzego Turowicza i niech będzie z nami zawsze. Tęczym ruiny zamku wysokie, nocą wśród ruin dudnią kroki. A kto odważny dojrzy ducha i jego jęków słucha. Nocą wśród ruin dudnią kroki, co to za duch, to duch epoki. Bo gorzkiej prawdy tej wysłuchaj. Tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka miała ducha. Nocą wśród ruin dudnią kroki, co to za duch? To duch epoki. Bo gorzkiej prawdy tej wysłuchaj. Tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka. Na zmianę. Tamta epoka, tamta epoka miała ducha. Tamta epoka miała ducha. Jeszcze raz. Ja pierwszy, ty drugi. Tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka miała ducha. Grzegorz Turnał, śpiew, fortepian.